Lawina komentarzy po premierowym odcinku SOPW. Piszą o jednym, za nami pierwszy odcinek 10. Edycji ślubu od pierwszego wejrzenia. Widzowie miłosnego show już zdążyli ocenić to, co zobaczyli na ekranie. We wtorek, 3 września widzowie obejrzeli pierwszy odcinek wyczekiwanej, 10. edycji ślubu od pierwszego wejrzenia. Ślubny eksperyment nierzadko wzbudza spore kontrowersje i tak stało się również tym razem. Zobaczcie, co o nowej odsłonie show piszą internauci, skrajne opinie po pierwszym odcinku 10. Edycji SOPW, ślub od pierwszego wejrzenia to uwielbiane przez telewidzów show, które w jesiennej ramówce ponownie powraca na antenę. Fani zachodzili w głowę, kto tym razem, w poszukiwaniu prawdziwej miłości, zdecyduje się powierzyć los swoich uczuć programowym ekspertkom. W premierowym odcinku 10. edycji SOPW przedstawiono uczestniczki, które przy pomocy specjalistek będą szukać partnerów na całe życie. Już wiadomo, że będą to 32-letnia Joanna, 29-letnia Agnieszka i 38-letnia Zuzanna. Nie wszystkie z nich wywarły na telewidzach jednakowo pozytywne wrażenie. Widzowie tuż po emisji odcinka żywo komentowali również dobór uczestniczek show, o każdej z nich starali się napisać coś pozytywnego.